Jest sobota, 18 marca. Uświadom sobie, że jesteś teraz z Panem Jezusem. Spróbuj wyobrazić sobie, jak On przygląda się teraz Twojej modlitwie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Modlitwa jest czasem spotkania z Panem Bogiem. Przychodzimy na to spotkanie z bagażem naszej codzienności. Przyjrzyj się temu, co teraz przeżywasz. Z czym przychodzisz na tę modlitwę? Jakie myśli przychodzą Ci do głowy? To, czym żyjemy, z czym przychodzimy na modlitwę, może nam przysłonić to, co jest w niej najistotniejsze, czyli spotkanie z Panem Bogiem. Spójrz na swoje doświadczenie modlitwy i zastanów się, co najczęściej odrywa Twoje myśli od Boga. Thank you.
Jednocześnie to, z czym przychodzimy na modlitwę, może stać się okazją do jeszcze głębszego spotkania z Panem Bogiem. Celnik przyszedł ze świadomością swojej grzeszności i potrafił oddać Panu Bogu to wszystko, z czym się zmagał. Na tyle, na ile to możliwe, spróbuj zwrócić się do Boga w podobny sposób. Spróbuj wyobrazić sobie, jak On na to reaguje. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Na koniec modlitwy spróbuj pozostać jeszcze chwilę z Bogiem i porozmawiaj z Nim o tym wszystkim, co jest teraz dla Ciebie ważne. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.